Witam! Z tej strony Gregor! Witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie będziemy dzisiaj kontynuowali naszą przygodę w Ardanii, grze Majesty 2, symulatorze Królestwa Fantazy. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dołączcie do mnie na Cytadeli Gregora w serwerze Discordowym, link znajdziecie w poniżej, a my będziemy dzisiaj próbowali rozwiązać nasze porachunki z, jak widać, baronem. Jak to się potoczy? Przekonamy się już niebawem. Sire, sorry to interrupt your fencing class. No worries, Your Majesty. It's just a scratch. My fault entirely. By the way, it was an admirable balestra, sire. Never saw it coming. I have a quandary for you, my liege. Last evening, I was dining in a tavern with the Baron de Lot. As you well know, he is a mage of considerable talents. I had hoped to enter into a mutually beneficial treaty with him, but unfortunately, the Baron had other designs. He insulted me, and by proxy you, Your Majesty, by questioning the validity of your claims to the throne. Plus, he skipped out on the bill. A serious blow to the treasury, I'm afraid. One we can hardly afford at this moment. That man has a serious appetite. Anyway, according to the edicts of your ancestors, such impropriety must be punished with the confiscation of property. I'm afraid we must assemble the heroes, Your Majesty. Sire, you're right on time. Your heroes are ready to serve. At the usual costs, of course. You must have them destroy the Castle de Lot. No one skips out on paying their bills, or besmirching your reputation, Your Majesty. Czyli poszedłeś de facto, panie nasz tutaj doradco, do tawerny i skończyło się z tym, że zostawił cię do zapłaty. I teraz to my musimy rozwiązać twój mały problem. No nic. Jak widać, mamy i tak do pogadania sobie z tym baronem. Poradzimy sobie chyba. Od razu wybudujmy kuźnię. Łowcy już tu są w produkcji. Złodzieje też się przydadzą. Udało mi się też ogarnąć naszego nowego lorda, którego też wam później przedstawię. W sumie możemy wybudować, czy chcemy izbę lordów budować. Sądzę, że teraz nam izba lordów się na nic nie przyda. Może troszeczkę później. Wejście do kanału wychodzi, że będzie tutaj, więc warto wybudować tutaj wieżyczkę. I portale do piekieł. Nie za bardzo mi się podoba, żeby tutaj jakiekolwiek impy lub inne diabły wychodziły. Amulet regeneracji, te miksturki życia na pewno się przydadzą. Gildia złodziei w produkcji, gildia wojowników także. No, nasi łowcy niech się tutaj zabawią i niech zbadają nam troszeczkę terytoriów. Okej, łowcy już działają. To jest doskonała wiadomość dla nas. Teraz tylko musimy się wziąć za resztę rzeczy. Okej, u kowala możemy zrobić to i to. Bo te dwie rzeczy najszybciej nam się spłacą. Oraz trójka łotrów niech od razu już przybędzie. Okej, stąd będziemy mogli wziąć nasze pierwsze karawany kupieckie. I też są tu wilki. Więc warto tych wilków się pozbyć, zanim zaczną na nas napadać. Dobra, łowcy już tutaj poradzili sobie, ale teraz mają do zwalczenia impy. Więc ściągnijmy wojowników. Ale jak widać, nasi łowcy sobie w miarę radzą. Wybadają troszeczkę dla nas terenu. Łotrzyce tutaj będą kupować miecze, wojownicy będą kupować miecze, a łowcy będą kupowali skórzane pancerze.
Dlatego właśnie poszliśmy na razie w taką kombinację. I troszeczkę złota nam się przyda. No i wybadać resztę terytorium się przyda. O, kolejny wilczy dół. Lepiej go zniszczmy, zanim stamtąd będą przychodziły kolejne wilki. Później wybudujemy tutaj basztę i spróbujemy ściągnąć już pierwsze karawany ze złotem. Co tutaj mamy? Kolejny wilczy dół. Niech mi go od razu tutaj moi bohaterowie zniszczą. Lepiej dmuchać na zimę, jak to się mówi. Dobra, wojownicy już się tutaj biją, niech się pobiją. Kolejne wejście do piekieł. A my za bardzo złota nie mamy. Ale dość dużo zachodu po to tylko, żeby zemścić się za zostawienie w karczmie z rachunkiem. Naprawdę sporo zachodu. Dobra, zaczniemy trochę teraz zyskiwać złota. Zatruta broń zawsze w dobrej cenie. Dobra, niech nasi tutaj wyborcy podatkowi trochę pozbierają tego złota. Zbadajcie mi cały ten region. Dobra. Czas pobudować troszeczkę tych trading postów. Zawsze trochę złota się nam przyda. W szczególności w takich sytuacjach jak ta. Nie oszukujmy się. Ktoś nam tutaj troszeczkę ukradł pieniędzy ze skarbca. Nie powiem kto. Powiem Baron, jak tutaj nasz doradca powiedział. Więc zaufamy naszemu doradcy. I odzyskamy to, co jest nam należne. Tylko będzie trzeba na początek ładnie tutaj teraz to rozbudować. I ulepszmy od razu te trading posty, bo złota nam to więcej nie da. Ale na wypadek ataku przynajmniej te trading posty będą mogły się trochę obronić. Co w konsekwencji wyjdzie dla nas lepiej. Teraz te karawany mają po 700 złota. Więc muszę przyznać, no ciekawie jest. Bardzo ciekawie. Kolejną wieżyczkę tutaj postawimy. Bo jak widzimy, stąd będą wychodziły szczury i inne stwory. Izba lordów do wybudowania. Ściągnijmy kapłanów. Pełne wyposażenie. O nie! Biją nam tutaj młyn. Anyway. Mamy Izbę Lordów. Mamy Izbę Lordów. I teraz, jak widzicie, możemy przyjrzeć się, jakich mamy teraz lordów. Mamy Karelię, mamy Sir Gordiana oraz mamy Lokiego. Ściągnijmy całą trójkę. Ich przybycie tutaj na pewno pomoże naszej sprawie. I dodatkowo będziemy mogli ich dzięki temu ulepszyć. No nie oszukujmy się, dodatkowy exp to jednak dodatkowy exp. Nieważne gdzie zdobyty. Niech nasi zwiadowcy badają dalej region, choć coś mam wrażenie, że ten zamek może być w tych okolicach. Jeżeli nie jest to bardzo duże wrażenie. Ściągnijmy w sumie jeszcze jedną gildię wojowników. Co może pójść nie tak z dodatkową gildią wojowników? Jedną basztę dla bezpieczeństwa tu zostawimy. I wypuśćmy tutaj karczmę, na wypadek jakby coś się miało tutaj dziać. I posąg króla. Posąg króla sprawia, że
nasi bohaterowie będą bardziej chętni do wykonywania naszych zadań. Więc 500 złotych monet to ma cena za pewność większą, że jednak bohaterowie ruszą swoje tyłki. Okej, no to mamy kryjówkę barona. Skupmy się na zniszczeniu tych baszt. Ale mamy pomoc Sir Gordiana, Lokiego oraz Carelli. Co może pójść zatem nie tak? Co jest? Co robią nasi tutaj czempioni? Gordian sobie chodzi. Loki przed czymś ucieka. Jeszcze przed czym, ale ucieka. A Carella rusza naprzód. Ile tych impów? Coś tu ewidentnie jest chyba na rzeczy. Więcej wojowników nam się przyda. I więcej kapłanów. Czekaj, czekaj, czekaj. Demony wychodzą z tego zamku? A to skurczybyki. Chodź. Teraz mi przyszedł do głowy pewien interesujący plan, do którego przyda nam się gildia wojowników. Tu teraz nam wypadł cmentarz. Troszeczkę kiepskim miejscu, nie powiem. Ale przyda się nam troszeczkę taki posterunek w tym miejscu wybudować. No nasi kapłani, jak widzimy, próbują wykonać swoje zadanie, ale mogą mieć z tym małe kłopoty. Ale bohaterowie już się rzucają na wszystko. Zgodnie z planem. O! Ładnie! I don't have any money. Where have I heard that before? Jak widać, Loki tutaj ładnie nie zadziałał. Prawie zniszczył tą jedną basztę samodzielnie. Więc jest dobrze. Tylko musimy zniszczyć pozostałe baszty. Sir Kinan niestety poległ. Ale spokojnie, mam plan. Ale ta ilość tych demonów zaczyna być już troszeczkę niepokojąca. Czyżbyśmy mieli tutaj do czynienia z jakimś demonologiem? That's it, Your Majesty. The last tower has fallen. The Baron's castle will be next. No, jesteśmy już bardzo bliscy zniszczenia siedziby barona. Tylko no właśnie te demony. Jest ich tutaj bardzo dużo. Powiedziałbym nawet trochę, że aż za dużo. Ale mam plan. Czas wezwać tutaj dzielnych gienków. Nie będziemy bronili tego posterunku. I zapłaćmy 3500 za zniszczenie zamku barona. Brzmi chyba jak uczciwy interes. Sir Gordian prowadzi szarże. A gdzie jest Loki? Loki już się zakrada. A Carella uznała, że I'm out of here. I w sumie nie dziwię się, jak widzę tą ilość demonów.
Nie, serio, widzicie tą ilość demonów? Te demony nie są takie proste, jak się wydaje. A my dalej nie mamy paladynów. Można powiedzieć, gdzie są paladyni, kiedy ich potrzeba. Ale reszta herosów sobie ładnie radzi. Przynajmniej na razie. Dokładnie, zniszczyliśmy barona. The enemy has fallen. I believe if you look closely, you can see him running off into the distance. His subjects are overcome with happiness, sire. They're finally free of his petty tyranny. I've mobilized the tax collectors, your majesty. Happy subjects are generous subjects. God damn it! Ledwo uratowaliśmy ich przed chciwym gościem. Co robi nasz doradca? Wysyła poborców podatkowych. God damn it, to... Kogo ja mam za doradcę? Dobra, tutaj mieliśmy jakiegoś sprytnego. No i mamy tutaj sprytnego łowcę, którego już wiemy, jak nazwiemy. Oto nasz Adredus Czerwony. On zostanie lordem tych ziem. Nie wiem, co tutaj łowca będzie robił, ale powinien być zadowolony, że dostał ziemię. I szykuje się, a przynajmniej szykują się dwie kolejne misje. Ale którą zaczniemy najpierw, to przekonacie się już w następnym odcinku Majesty. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się z wami żegnał. Na razie!